Cześć, moje imię. Ja chciałabym dzisiaj w filmiku powiedzieć Wam o pewnej kuracji, tak to nazwijmy, takim czymś. O, tak, o, pokażę Wam. To są plasterki wybielające do zębów. Ja je kupiłam przez internet, moi drodzy. Dostałam ich 7 sztuk. W jednym opakowaniu, w takim o właśnie opakowaniu, było taki plastikowy, foliowy, nie wiem, tekturka, nazwijmy to tak. Tutaj widać mniejszy plasterek, nie, mam nadzieję, że widać obrys, i większy plasterek. Ten większy, no tak powinien trzymać, ten większy był na górę, ten mniejszy na dół. Na tym znajdował się żel, a na tym żelu była taka foliowa nakładka. To się zrywało. Najpierw na parę minut najlepiej włożyć do zamrażalnika, żeby ten żel się bardziej skrystalizował, bardziej się zlepił i lepiej się trzymał. Później wyciąga się, rozrywa się woreczek. Tak o, nie umknie. Albo jeszcze ładniej. Wyciąga się to, odrywa się ten plasterek, nakleja się na zęby górne, dolne i pół godziny do godziny siedzi się z tym na zębach. Pod tym wytwarza się, pod tym plasterkiem wytwarza się piana, która wybiela zęby. Normalnie człowiek przyłyka, nie ma smaku, taki smak żelu bezsmakowego. Żelu bezsmakowego, to jest najlepsze. Efekt? Dwa plasterki niby powinny być dwa na jeden dzień, czyli rano i wieczorem. Ja niestety się do tego nie przystosowałam, bo nie miałam możliwości i zazwyczaj wyglądało to tak, że jeden taki plasterek dwupoziomowy, nazwijmy to, dwa poziomy, górne zęby i dolne, używałam w ciągu jednego dnia, tak więc tych plasterków było 7. Starczyło mi tak pi razy drzwi na 7-6 dni, bo chyba jednego dnia użyłam 2 razy. No i efekty, moi drodzy, tak pokażę Wam zęby moje, o. Efekty? Powiem, że są. Naprawdę są zadziwiające. Sądzę, że gdybym jeszcze może 7 plasterków kupiła i jeszcze 7 dni używała, bądź używała je tak, jak w zaleceniu było, czyli 2 razy dziennie, może ten efekt byłby mocniejszy. Jak mówię, nie miałam możliwości. Jestem z tego efektu bardzo zadowolona. Bardzo ładnie wybielił. Ja mam bardzo wrażliwe zęby. Używam pasty do wrażliwych zębów, szczególnie dziąseł. Uwaga, tych plasterków nie można właśnie używać, gdy jakieś problemy są w jamie ustnej, bądź z dziąsłami, bądź też z zębami, jeśli nie mamy wyłączonych zębów. No jest to zapewne środek silnie jakiś tam wybielający, żrący, czy cholera go wie, przepraszam, czy nie wiadomo jaki. No jest to chemia, tak czy siak, moi drodzy, tak więc uważajcie i przy jakichś właśnie chorobach nie używajcie ich. Jednak powiem szczerze, jest to firma, tak mi się wydaje, Onuk, nie wiem jak to się wymawiało tu. Jestem zadowolona z efektu, jaki nastąpił po tych plasterkach. Porządnie wybielił, bo nie mówię, to nie jest takie lekkie wybielenie, to jest takie w sam raz wybielenie. Nie mam uśmiechu hollywoodzkiego, takiego, że aż bolą oczy, ale mam porządnie, ładnie białe, naturalnie białe zęby, bo miałam dość żółte, ja mam w ogóle kość żółtą, tak więc jestem zadowolona. Teraz będę utrzymywać je, pewnie od czasu do czasu będę pastą wybielającą, bo jak mówiłam, mam zęby delikatne, dziąsła szczególnie delikatne, więc nie będę mogła stosować pasty wybielającej non-stop, ale polecam. Zapłaciłam za nie, żeby nie skłamać, chyba 17 zł plus wysyłkę, jakoś tak, nie jestem pewna, ale sądzę, że jest to wydatek godny polecenia. Fajny, szybki, bo można nałożyć sobie te plasterki, robić wiele innych rzeczy.
i dający efekt. Nie wiem jak u Was, dajcie znać, czy używaliście takich plasterków, jakiej firmy, czy może ktoś używał właśnie tej firmy plasterków. Co sądzicie na ten temat wybielania? Każde wybielanie, czy to za pomocą plasterków, czy pasty wybielającej, czy nawet u dentysty, jest to jednak ingerencja z zewnątrz i na pewno to osłabia jakoś tam zęby i wpływa niekorzystnie na te zęby. Jedyne co zauważyłam bardzo, że po tych plasterkach, jak mam takie białe zęby, to widzę, gdzie na przykład szkliwo jest porysowane, czy pęknięte, nie wiem. Pęknięte to chyba raczej nie było, byłoby bardzo bolały zęby, ale popękane takie, porysowane te zęby dopiero widać, bo na pewno to nie jest efektem wybielania, bo były wcześniej tylko mniej po prostu widoczne. Jeszcze raz polecam, fajna rzecz, uśmiech. No, może tego nie widać przez kamerę. Ja widzę sama po sobie, jak się uśmiecham, to widzę. Ładne, lśniące. Ładne zęby. Polecam serdecznie, napiszcie mi, co o tym sądzicie i czy posiadacie, czy używaliście. Dajcie znać. Pozdrawiam serdecznie, pa.